co widzisz? Nie ma domów, szeroka ulica. To na pewno jakaś dzielnica handlowa. Tak, dziękuję za wyjaśnienie, Nathan. Powiedz, co widzisz? Chcesz, żebym to powiedział? Bardzo tego chcę. Dobra. Libertalię. Libertalię! Legendarną i zaginioną piracką utopię, odkrytą po 300 latach przez Samuela Drake'a. I przez jego młodszego, mniej charyzmatycznego brata, który jakoś załapał się na wyprawę. Wiesz, ja czułem, że coś w życiu osiągniesz. Ale wiesz, że to nie jest moje pierwsze odkrycie. Cicho teraz. Podziwiajmy. Od czego zaczynamy? Może od tamtego budynku? O, tego z ogromną wieżą strażniczą? Tak, sprawdźmy, czego tam strzeżono. Jestem za. Matko Bosko jedyno. Mowę mi odjęło. Słodki Jezusieńku, Nathan! Chyba ci jej jednak nie odjęło. Boże, jak myślisz, ile oni to budowali? Lata, a nawet dekady. Jakim cudem udało im się to utrzymać w tajemnicy? No, to dopiero musiała być konspiracja. Chodzi mi o to, że już pomijając ten skarb, odkryliśmy coś niezwykłego. A kuku? Alcazar widziałby to inaczej. Nie dasz się nam tym nacieszyć, prawda? Okej, cieszmy się. Ale pamiętaj, po co tu jesteśmy. Uwierz mi, że pamiętam. Tylko przypominam. W porządku. Pozwiedzajmy tu troszeczkę. Nie no, z drugiej strony to jest świetna sprawa. Wyobraźcie sobie. Piracka utopia. Dla wszystkich, którzy po jakimś czasie chcieli porzucić piractwo, żyć sobie spokojnie, że tak powiem, na legalu. Hej ho i butelka rumu. Niezły widok. Hej. Zdrów. Tak, zdrówko. Co oni tu robili? Koloniści? Tak. No wiesz, tak sobie żyjesz wśród sławnych piratów i co dalej? No wiesz, relaksujesz się, w pełni wyciszasz, sączysz sobie grog, niczego sobie życie. No w sumie, tyle że co dzień mijasz posąg Avery'ego. Jak myślisz, ciekawe co by było, jakby życie potoczyło się inaczej? Gdybyś na przykład został tym magikiem? To była niezła opcja. Dobry wybór. To nie była niezła opcja. Wiesz co, zazdrościsz. I będzie. Tak od zawsze. Nie, ale serio. Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy nie zaczęli gonić za umarlakami i skarbami? Myślisz, że prowadzilibyśmy takie normalne życie? Normalne. Czyli cała rodzinka zebrana przy świątecznym stole. Wszyscy oglądają zdjęcia bobasów. Coś w ten deseń? Nie, ja dziękuję. Nie dla mnie. Nie narzekam na swój los. Tak, już to słyszałem. No weźmy. Mamy życiowego farta. To ma być fart? Tak, oczywiście, siedziałem przez 15 lat, ale to tylko kwestia spojrzenia. No tu się zgodzę, to znacznie lepsze niż odsiadka. Cóż, w kufelku pusto. Zgadza się, obsługa jest tu raczej do bani.
No i choćby jedna ładna kelnerka. A tu nic. Ale z drugiej strony, co my mamy u góry? Co to jest? Butelka. Ładna rzecz. Albo to po prostu mi podobają się takie pierdoły. Co pewnie jest prawdą. Dobra, gdzie ja właściwie teraz zmierzam? Czyli taką sobie zrobiłem przebieżkę. Z pokoju do pokoju tego samego. Jak będzie się wam kiedyś nudzić i będziecie mieć odrobinę więcej czasu, a lubicie seriale, to polecam Black Seals, w sensie Czarne Żagle, aczkolwiek u nas jest to przetłumaczone jako Piraci. Bardzo dobry serial. Tak, o piratach. Ej, Sam, patrz na to. Kuźnia. Wykuwali tu szable. Nieźle. Broń się, ty parszywy psie. Ups. Nieźle. Bo ja tylko udawałem. Tak, tak, wiem. Bo oni tak robili. Jasne, jasne. Piratem nie zostaniesz. Bezcenne. Myślisz, że handlowali z innymi koloniami? Nawet jeśli, to nie na tej wyspie. Inaczej miejsce zostałoby odkryte. Słuszna uwaga. Z drugiej strony, czemu nie? Sam, chodź coś zobaczyć. To chyba jakiś piracki kodeks. Myślałem, że tu nie obowiązywały żadne reguły. Nawet statki pirackie miały swoje kodeksy. No, jakieś prawa wypadałoby posiadać. W sumie jest to całkiem ciekawy pomysł. O, kości konia są przywiązane. Jakby zostały porzucone. Ale czemu? Nie wiem. Może ludzie odeszli w pośpiechu? Albo ich stąd zabrano? No, coś mi tu nie styka. Albo coś ich zeżarło? Jak myślisz, co się tu wydarzyło? W jakim sensie? No, wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, nie? Bawią mnie opowieści o przeklętych skarbach piratów, ale po usłyszeniu twoich historii... Zazwyczaj najprostsze wyjaśnienie jest tym właściwe. Zazwyczaj. No, niby tak. Coś tu było? Jakiś słoik. Ale wiecie co? Ja mam takie głupie wrażenie, że wszystkie te przedmioty, które oglądamy i tak dalej, mają bardzo interesującą linię ozdobień. Na chwilę obecną wchodzimy do takiego sklepu z wyższej półki, że tak powiem, typu Home and You albo coś innego. Czy jak to gówno się nazywa? Może właśnie coś palnąłem głupiego? Spójrz na to, tu mieszkały rodziny.
No, są zabawki. Gdzie się u licha wszyscy podzieli? Porwało ich do Królestwa Niebieskiego? Ty nie kradź. No tak czy siak, dostajemy pakiet przedmiotów tak tandetnych, często, gęsto, tak brzydkich. Ethan Avery. Zastanawiałem się, kiedy go spotkamy. Że się zastanawiam, kto to kupuje i w jakim celu. Ej, Nathan, patrz na to! Zrobiłbym sobie tu zdjęcie. No, gdybyśmy mieli aparat. Zawsze mogę cię narysować w moim dzienniku. Serio? Tak. Serio? No, sam jak żywy. Co to za znak? Natrafiłem na kilka takich, jak cię szukałem. Kto oznaczał te miejsca? To kolejny symbol? Nie, nic mi o tym nie wiadomo. Może jacyś najeźdźcy? Ci ludzie na pewno mieli pełno wrogów. No, dobrze mówisz. Jak widać, nawet piracka utopia nie obejdzie się bez paki. Wyobrażasz sobie ten widok? Pirat aresztujący innego pirata? Zalatuje hipokryzją, nie sądzisz? No wiesz, w każdym stadzie są czarne owce. No, nie da się ukryć. Ot, jakaś popielniczka. No dobrze, tylko którędy teraz? Chyba tu. No, w każdym bądź razie, no. Babciny kredens. Tędy, idź za mną. To chyba jest jakiś tunel. Hej, Sam, chodź tutaj. To wygląda ciekawie. Już idę. Dziura. No zawaliłeś, no. Wpuścić Sama to zepsuje. Jakaś kryjówka. Tak, ale przed kim się ukrywali? Przed swoimi? Trójpolówki. Kolejny symbol. Symbol. Tak. Wiesz, jeśli miałby to być symbol najeźdźców, nie znaleźlibyśmy go w podziemnej kryjówce. Racja. Może ktoś zakłócał tę sielankę? Tajne stowarzyszenie? Rebelianci? O, bardzo możliwe. Asasyni. Zobacz. To chyba układ dzielnicy handlowej. Tak i... bum. Oto nasz skarbiec. Tu jest wieża. Co oni kombinowali? Lewo, prawo. Pójdźmy w lewo najpierw. O, droga niżej. Czyli w lewo wcale nie oznaczałoby, że jest to dobra droga. Bo idąc w prawo, moglibyśmy coś pominąć. Otóż to. Kolejna flaszka. Wygląda na jakąś indyjską. To nasza droga. Widzę światło na dole. No, zwykle są to ostatnie słowa. Ej! Znalazłem dalszą część kolonii. Mhm. I przeciwników. Ja już kogoś wysłałem. Niech tak zostanie. Dobra,
odwiedzić to samo. Nie jestem łowcą skarbu. Lepiej poczekaj. Coś tam się rusza. Chyba... Całe miasto. Co to było? Nic. No, podejdź i się przekonaj. Jak co za dziad. No, prawie wyszło. Po co tak brutalnie? Skasować to sobie możesz save'a w Diablo. Chowaj się! Nie podskakujesz jak baletnica na przedstawieniu. Ilu was tu jest? Czasami się zastanawiam, w którym miejscu jest sam, a w którym miejscu jest przeciwnik. To było przed chwilą, daj spokój. No i pan ładny się zepsuł. Po co ta agresja? Czy tam jakoś można się dostać? Zerknijmy, czy byśmy mogli przejść tędy? Nie. Tędy nie. Dobra, gdzie jest ten złamas? Zaraz. Cholera! Kij ze snajperem, nie mogę go trafić, bo stoi w jakimś głupim miejscu. Mam tu jednego! Nie ruszaj, dobra? No, sam sobie nie daje radę. Ja troszeczkę mniej. Tam jest linka. Tylko co nam to da? To mi dało tylko tyle, że mogłem już? Dojść do skarbu. Czy jeszcze ktoś? Chyba już wszyscy. Żyjesz? Tak, trochę się zmechaciłem. Zmecha co?
No nie było źle. No chodź tam! Czy to jest stabilne? Jak wszystko inne tutaj! A, skoro tak, to nie. Dobra, dobra. Zaczynam. Tylko niczego nie zepsuj. Czy jesteś psuj straszny. Nathan, kolejni przed nami. Aina! Pasok, brachu. Rozwalisz cały budynek. Ej, brałeś już udział w czymś takim? Nie. Opalałem rządy i obrabiałem wiosnę. Ale to... to coś zupełnie innego. Tam! Na kogo ty gwizdzesz? Nie mogłem się powstrzymać. Okej, bądźcie czujni. Pilnujcie tutaj porządku dla naszej szefowej. Dla naszej szefowej pilnujcie tutaj porządku. Normalnie pracownik roku się znalazł. Tam nie ma. Jakbyś tu zszedł na dół. To może i faktycznie miałbyś takową pewność, ale... Sam ich tam pozabija, nie? Chyba nie. Na co czekasz? Idź to sprawdzić! Ale ładnie była. Zabij się, gnoja! Wyrażaj się. Jest nad nami. Guby zalezione! Niech to szlak! Na razie. Lepiej się nie zatrzymywać. No jestem troszeczkę rozczarowany. Myślałem, że pójdzie lepiej, że jakoś ich tam pozałatwiam. Ninja style. No, ale nie można mieć wszystkiego. Teraz tak, co my tu mamy? Jak się tam dostać? Oto jest pytanie. Podsadź mnie. Jasne. Podsadzić cię? Ale... gdzie? A, tutaj. Chodź, gotów? Jak nigdy.
Dziękowanko. Uważaj, do ziemi daleko. Tak, widzę. Coś tu jest. A, drzwi. Okej. Okay. I... cholera! Dobra. To były drzwi do lasu. Ostrożnie z tym pierwszym stopniem. Bo będzie niezły guz. Tak. A w zasadzie na skarpę. Znaczy podejrzewam, że tu była część budynku, tylko że się pewnie zawaliło coś. Kto by montował drzwi w takim głupim miejscu? Chociaż mogły być to drzwi towarowe. Wówczas miałyby one sens. Wiecie, kiedyś robili coś takiego właśnie, żeby transportować sobie szafę do domu. Albo coś takiego. Wiecie, nie było Ikei, nie było składanych mebli. Dobra, tylko którędy teraz? Sam, dziadu, gdzieś ty polazł? A w zasadzie, jak tyś tego dokonał? No mamy dostać się do góry. Coś źle zrobiłem. Już wiem co. Tak czy siak, były to sprytne rozwiązania. No, dzisiaj niepraktyczne już zupełnie. Trochę by się spadało. Chyba, że ktoś lubi klasyczne meble, które niestety nie są rozkładane w większości przypadków. Dobra, jeszcze trochę. No i gucio. Dobra, co teraz? Zaufaj mi, rób to, co ja, okej? Tak czy siak, przed rozpierniczeniem tego wszystkiego tu musiało być naprawdę ładnie. Jakiś dzik? Albo coś w ten deseń? Coś w tym stylu. Czekaj, nadepnę ci na palca. Błotko. Cała dupa, bo brudna. To będzie brał. Trafiliśmy do bogatej dzielnicy, ale nie mieszkalnej. Jak sądzisz, to jakiś budynek władz? Pewnie tak. Może radzili tu o zagospodarowaniu przestrzennym? Tak. I płacili podatki. Kto wie? No słuchajcie, no nawet i pewnie w pirackiej utopii trzeba było płacić podatki. Przynajmniej tak mi się wydaje. W końcu wątpię, żeby żyło się tutaj na zasadzie, o, wniosłeś do naszego miasta tyle i tyle skarbu. Koloniści się odnaleźli. Nic więcej robić nie musisz. Jezu. Trupów jak mrówków. Barykady? Co tu się wydarzyło?
doszło do jakiejś bitwy. Było pytanie retoryczne. Nie. Ale kto walczył z kim? I o co? Niektórzy z nich mają porządniejsze ubrania. Chodzą nie tu. Sam, gdzieś ty polazł? Sama coś do powiedzenia. Czyli koloniści przeciwko żołnierzom. Jeśli to jest skarbiec, to ktoś ewidentnie próbował się do niego dobrać. Tak, oby mu się nie udało. Oby. Znaczy to jest taki paradoks z jednej strony, bo... Wiecie, towarzystwo, które przez większość swojego życia prowadziło łupieszczy tryb. Nie wiem, czy byliby w stanie tak sobie osiąść i wieść spokojne życie. Aczkolwiek z drugiej strony, czemu nie? Ładny posąg. W końcu ile można piracić, prawda? Ale budownictwo jest śliczne, to muszę przyznać. Pierdyliard zdobień i tak dalej, i tak dalej. Robi wrażenie. Mało powiedziane. Anielice. No to... Albo i nie. Pomóc ci z tym? Tak. Pusty. Oczywiście. Sprawka Rejfa? Nie. Nikt tego nie dotykał od setek lat. No. To co? Szukamy tropów? Tak, no szukamy.